No teraz to już wiem, dlaczego to jest numer jeden na całej Majorce. Wcale się nie dziwię. Ale przyjemnie się musimy mieszkać w takim miejscu. Powiem wam o nowej mojej współpracy z firmą eFood. Co to jest eFood? Są gotowe posiłki, zastępują praktycznie śniadanie, kolację, obiad, co chcecie. Znakomite dla podróżników, dlatego dostałem okazję spróbować, no i się z wami podzielić. Powiedziałem, że zgodzę się na tą współpracę pod warunkiem, że najpierw spróbuję, co to jest, no i sam ocenię. No i muszę przyznać, że miałem okazję już to jeść na lotnisku rano, jak byłem, wszystko było zamknięte, oczywiście przed przejściem bramek. Później w pociągu mi się zdarzyło, no i teraz też jestem parę godzin w podróży. No i na szczęście miałem przy sobie. Co to jest? To nie jest żaden koktajl białkowy, ani nic takiego. To jest gotowy posiłek. Witaminy, minerały. Jak się po nim czuję, no około 3 godzin. Myślę, że spokojnie byłem pełny, że nie potrzebowałem nic więcej jeść. Co wam mogę jeszcze powiedzieć, no? Na hasło wojownik dostaniecie 10% zniżki. To jest w pełni sponsorowana reklama przez nich. Ale tak jak wam mówiłem, powiedziałem, że dopiero się na nią zgodzę, jak sam spróbuję. Mogę wam jeszcze polecić gotowe zestawy próbne. Wejdźcie sobie na stronę, zobaczycie ją tu na górze, tu na dole, znaczy na dole w opisie. No i sami sprawdźcie, o co chodzi. Mają różne smaki. Myślę, że każdemu powinno spasować. Jeszcze raz wam pokażę. Tak to wygląda dokładnie. Siema wszystkim, w niedzielę. Dzisiaj zwiedzam wyspę i testuję nowy sprzęt. Przerzucam się na Apple. Kupiłem nowego iPhone'a, nowego laptopa. Znaczy nie nowego, no używanego. No i po prostu spróbuję przez trochę popracować na tym. Dużo osób ostatnio narzekało, że przydałaby się lepsza kamerka i tak dalej. Także po prostu trzeba było zainwestować. Przyjechałem właśnie na pierwszą plażę. Nazywa się El Trense. Nie wiem, jak to się wymawia tutaj. Podobno bardzo ładna. Chcę polatać dronem. W ogóle mam zamiar dzisiaj zwiedzić około 3 plaż. No, 3, może 4. Zobaczymy, ile się uda. Jak na razie przyjechałem na tą pierwszą. Podobno jest tutaj tak niesamowity kolor wody, że zaraz zobaczymy. W ogóle Majorka jest świetna. Kto był, to o tym doskonale wie. A kto nie był, to polecam przyjechać. No powiem tak, plaża całkowicie bez szału. Ale już widzę, że kolor wody będzie robił robotę. Muszę znaleźć jakieś miejsce i odpalam trochę.
plaża z piękną wodą. No chyba takiego koloru to jeszcze nie widziałem na Majorce. No ale oprócz wody koloru, sorry, to nie było nic innego ciekawego. Polatałem trochę, jadę dalej. Jadę teraz na taką niby najlepszą z najlepszych tutaj. Zaraz zobaczymy. Wiecie, ja już trochę tych plaż w życiu widziałem w różnych miejscach. No i po prostu powiem tak. Ciężko mam, że coś mnie zaskoczyło. No. Ale dobra, zobaczymy zaraz. Idę na kolejną plażę, nazywa się Calo del Moro. Ale jestem czerwony, co? Strasznie mi słońce spaliło już. A dopiero połowa dnia. Nie wziąłem sobie olejka. Także będę płacił za to. Płacił. Żałował. Niestety, ale to poradzić. Strasznie mi się podoba, jak jechałem tutaj. Wszędzie dookoła, na przykład drzewa oliwkowe. W mieście pomarańcze rosły. Bardzo ładna tu jest przyroda. Znaczy ładna, no. Taka hiszpańska. Zależy tylko kto lubi, o. Widzicie? Na przykład tu sobie oliwki rosną. Bardzo fajne to jest. Od parkingu do tej miejscówki, na którą idę właśnie. Z 1,5 km. Twarz to mi spali całą. Ale podobno mega warto. Dalsza część zejścia na plażę. Już się zapowiada coraz lepiej. I cyk, małe oliwki. Fajne też, jak tu wszędzie są kaktusy na przykład. Bardzo mi się to podoba. Dobra, tylko teraz nie wziąłem iść. Czy tam? Dobra, zaryzykuję, idę tu. Jeszcze prosiłbym was pod tym filmikiem, żebyście mi dali znać, czy widzicie dużą różnicę w jakości obrazu i tak dalej, bo się właśnie zastanawiam. Mi się wydaje, że jak kręcę, to widać różnicę, ale nie wiem, czy aż tak istotną. Hola! Dobra, czy nie jestem na plaży? Ale jaka woda. Coś pięknego. Tam muszę iść. Tam jednak źle schodziłem. Ale całe szczęście, że tam poszedłem. Bo przynajmniej fajna miejscówka. Fajne zdjęcie poszło. Tutaj jest jaskinia, co właśnie czytałem o niej, że można tam sobie wpłynąć do środka. Czy wiadomo, no ja tam pływać nie będę, bo nie mam na czym. O, ale tu już woda wygląda. Czekajcie, muszę zmienić miejscówkę. No i patrzcie, to zdecydowanie najładniejsza miejscowa, jaką widziałem na razie na Majorce. Ale sztos. Ja się schować gdzieś do cienia i puszczam drona. Teraz to już wiem, dlaczego to jest numer jeden na całej Majorce. Wcale się nie dziwię. O, patrzcie, do łódek przypłynęło.
ale naprawdę kozackie miejsce. O, muszę sobie tu ładne zdjęcie zrobić. Zrobię sobie stop klatkę. Wiecie, plaży tutaj nie ma, bo tam są po prostu tylko kamienie. No ale chyba plaży nie trzeba. Jakby to była jeszcze plaża, bo już to w ogóle nie wyobrażam. Zastanawiam się, co mnie tu jeszcze zaskoczy. Bo ludzie jeszcze gdzieś idą. Tam na drugą stronę. Prawdopodobnie tam jest jeszcze jedna plaża jakaś. Zaraz się okaże. Wiecie, ja tam nie przyjechałem się opalać. Ja przyjechałem zrobić fajny materiał dla was. No i dla siebie. Kurczę. Jeśli ktoś z was nie widział odcinków z Czarnobyla, zobaczcie. Nie wiem, czy już mówiłem w tym odcinku o tym, ale niestety YouTube'owi coś nie spasowało i mi zblokowali te odcinki. Znaczy zblokowali. Nie ma na nich monetyzacji. Czyli znaczy się, że nie są promowane. No i się zaczęło. Zakaz dronów. Ale szczerze, nie muszę go wcale tutaj odpalać. Pójdę w krzaki i się schowam gdzieś. I sobie go odpalę. I nawet nikt nie będzie wiedział, skąd ten dron ruszył. Patrzcie, nie ma nic dookoła. Jeden domek. Ciekawe. No i się schowałem w krzakach. Nic tu nie ma dookoła. Myślę, że spokojnie mogę lecieć. Ale będą widoki z drona. Już się nie mogę doczekać, jak to zobaczę. No i drogę mogliście zobaczyć z góry. No i ja też. Jaki sztos tu jest. Fajnie na maksa. Ale zobaczyłem tam dalej jeszcze. Tam jest jakoś więcej domów. I też jest jeszcze jedna zatoka. Idę tam właśnie zobaczyć. Pięknie. Tak mi się chce pić i jeść. Oczywiście zjadłem na śniadanie tylko 3 jajka. Oła, a jest 15. No, nie wziąłem sobie żadnej butelki wody. Myślałem, że będzie można to kupić. Niestety. Trudno. No, fajnie, fajnie. Czyli na lepszym miejscu jakąś. Tutaj nie wiem, czy jakiś hotel, czy ktoś sobie mieszka. Ale mają całkiem niezłą miejscówę. Patrz, tam chłopaki skaczą do wody.
Ale przyjemnie się musi mieszkać w takim miejscu. Codziennie wstajecie i taki widok. Mistrzostwo świata. Znaczy tak mi się wydaje. Nie wiadomo jak tu jest, jak jest na przykład sztorm albo, no i wiecie, fale uderzają tu wszędzie i tak dalej. Może nie być tak wesoło jak teraz. Ale i tak, koniec końcem, jest bardzo ładnie. Dwa duże błędy, które dzisiaj popełniłem. Pierwsze, nie posmarowałem się. Mam całą twarz spaloną już. Drugie, nie mam wody i się tak odwodniłem już. Ale masakra. A w ogóle nawet nie wiem, gdzie mam iść. W którą stronę. Nie wiem, gdzie jest mój skuter. Bo wyszedłem w innym miejscu niż wchodziłem. No i to jest, o, cyk, mandacik. Nie fajnie. Zepsuta niedziela. Ale gorąco jest. Chyba 33 stopnie są. W cieniu. Słońce dopada 4 dychy na bank. Zaczyna się czuć jak na pustyni odwodnie. Widzę przed sobą 4 dziewczyny w stringach. Nie wiem, czy to Fata Morgana. Dobra, taki żarcik. Na obiadek już na peja. Patrz, jaki mi dali kask. Jest trochę za mały, ale jestem czerwony. Dobra, myślę, że chyba to jest dobre miejsce. Czekajcie, zgaszę. Żebym zakończył tego vloga. Sorry, że w kasku, ale tak akurat jechałem i sobie przypomniałem o tym, że w sumie fajnie by było go zakończyć. Czy będę coś jeszcze kręcił, tego dokładnie nie wiem. Się okaże, a jak się okaże, że tak, no to wrzucę albo tutaj jeszcze na końcu, albo już jutro to będzie we vlogu. Wczoraj wam miałem troszkę pokazać, jak wygląda jakieś takie niby życie nocne w Palmie i tak dalej. No ale praktycznie tego życia nocnego nie ma, no jedynie są jakieś otwarte restauracje i bary, w których i tak ledwo coś gra w ogóle. O 12 wszystko zamykają. No i tak to wygląda, no. Wiem, że na plażach na przykład można tylko siedzieć do 9, nie można w ogóle siedzieć już, wiecie, jak się ściemni. No niestety wszystko to tutaj się tak trzyma, jak się trzyma, no. Co by nie było, i tak jestem mega zadowolony, że właśnie wybrałem to miejsce, żeby przyjechać. No i zobaczymy, jak będzie w następnym. Ale myślę, że z Palmy jeszcze wam nagram jakieś, może z 3 odcinki. Postaram się. Jeżeli znajdę jakieś ciekawe tematy, jakieś ładne miejsca, to będę wam chciał jak najlepiej zareklamować tę wyspę, ponieważ jest naprawdę bardzo ładna. A zresztą kto był, to wie. No. Dobra, na końcu pokażą się 2 odcinki z Czarnobyla. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.